Jak Bieszczady, to Bieszczady. Trzeba się trochę wysilić. Słuchajcie, muszę zrobić mały manewr taktyczny i ściągnąć buty. Zastanawiam się tylko, jak się przeprawię przez następne brody. Coś mi się zdaje, że będę miał tutaj ładny widok. Do wycieczek górskich na rowerze przekonywać mnie nie trzeba. Do wypadów rowerowych nad jeziora także, więc jeśli w perspektywie mam zarówno góry, jak i jeziora, to decyzja, czy pojechać, jest oczywista. Rafał z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wspólnie pokręcimy po pięknych Bieszczadach, ale zbiornik wodny, który za mną widzicie, to nie Solina, więc jeśli jesteście ciekawi, gdzie takie piękne miejsce się znajduje, zostańcie ze mną, ruszamy. A teraz będzie coś, co rowerowe tygrysy lubią najbardziej. Dzisiejsza pętla będzie prowadzić po Bieszczadach i słowackiej odmianie Bieszczad, czyli Bukowskich Wyrchach, ale rozpoczynam jeszcze w Beskidzie Niskim. Wyruszyłem właśnie z Komańczy, a za chwilę już przekroczę granicę Beskidu Niskiego i Bieszczad. Będę przy słynnym oknie i drzwiach łączących Karpaty Zachodnie i Wschodnie. I potem już po bieszczadzkich ścieżkach będę podążał w stronę słowacko-polskiej granicy. Jest okno na Bieszczady, na razie zamknięte, więc trzeba będzie je otworzyć. No bo okno musi zapraszać, a nie zniechęcać. Dojechałem szybciutko do Prełuk, gdzie, jak może pamiętacie z poprzednich moich relacji, znajduje się słynne bieszczadzkie okno, czyli granica Karpat Zachodnich i Wschodnich. Więc teraz będę już po bieszczadzkich ścieżkach się poruszał. Ostatnio, kiedy tu kręciłem, jechałem w stronę Rzepedzi na północ, a dzisiaj w stronę południową, czyli do Duszatyna i dalej do Cisnej. Potem już będę przekraczał polsko-słowacką granicę. Piękna Osława po prawej mojej stronie. Kręciłem wzdłuż tej ładnej rzeki, także po Pogórzu Bukowskim, bo ta rzeka się tutaj ciągnie i przez Beskid Niski, przez Pogórze Bukowskie właśnie i przez Bieszczady, jak widzicie, więc warto ją odwiedzić. Bardzo malownicze fragmenty drogi są, zwłaszcza na Pogórzu Bukowskim. No a ja na razie po pustych drogach kręcę, tak jak mówiłem, do Duszatyna. I tam będę szukał przełomu Osławy. I dojeżdżam już nad przełom Osławy. Tutaj po prawej stronie mam bardzo ładny widok. Na chwilę się tutaj zatrzymam. Przełom Osławy to także rezerwat ścisły, gdzie można spotkać
wiele dzikich zwierząt, m.in. wilki i niedźwiedzie, przed którymi zostałem ostrzeżony, tam na dole w Preukach przy tym oknie. No mam nadzieję, że żadnego dzisiaj nie spotkam, więc teraz kręcę szybko już do Duszatyna i potem będę się wspinał już na Cisną. Bardzo ciekawe miejsce, podobno można tutaj dojść nad tą rzekę i nawet przejść przez ten mostek. Tutaj chyba po prawej stronie jest ścieżka, no ale ja tam nie będę zjeżdżał, bo gravelem byłoby mi to bardzo trudno zrobić, a teraz już zjeżdżam do Duszatyna. Teraz będę miał kilka brodów przed sobą. Z mapy doliczyłem, że będzie ich około 4, więc będę musiał uważać, no właśnie pierwszy przede mną. Mam nadzieję, że przejadę suchą stopą, bo na pewno nie suchym kołem. Muszę ocenić sytuację, czy można tutaj bezpiecznie przejechać po tym brodzie. Ewentualnie mogę spróbować przejść tym mostkiem. Pierwsza z moich dzisiejszych niespodzianek, czyli jeden z kilku brodów, przez które będę musiał się dzisiaj przeprawić. Zastanawiam się właśnie, czy uda mi się przejechać przez niego na rowerze. I wydaje mi się, że tam w odległości 4-5 metrów jest ten nurt dość rwący. Więc nie będę ryzykował tym razem, żeby przejechać po tym brodzie. Spróbuję tutaj przejść tym mostkiem. Bieszczady, Bieszczady. Trzeba się trochę wysilić. Ale mostek bardzo ładny. Wąskotorowa kolejka kiedyś tutaj jeździła. Zaraz będę miał czwarty z brodów, a już chyba będzie ostatni. Bardzo ładna droga tutaj. Już Duszatyn minąłem. Teraz będę dojeżdżał do bardziej ruchliwej drogi i potem wspinał się na bardzo atrakcyjną wieżę widokową. Widzę już tam dojazd do głównej drogi na Żubracze. Będę miał lekko w górę cały czas przez kilkanaście kilometrów, a przed samą wieżą widokową będzie chyba dość stromy podjazd. Słuchajcie, muszę zrobić mały manewr taktyczny i ściągnąć buty i jechać bez skarpet, ponieważ buty jako taką mi przeschną, a skarpety, jeśli ich nie ściągnę, to niestety, ale będę musiał jechać cały czas w takich mokrych. To przez parę godzin, które mnie czeka, byłoby dość uciążliwe. No wymyśliłem lepszy patent na obsuszenie moich skarpet. Przytroczyłem je tutaj z przodu przy sakwie. Myślę, że szybciej przeschną, bo będę jechał pod wiatr. No i też słońce będzie świeciło prosto na mnie, więc mam nadzieję, że te skarpety szybko przeschną. Podobnie jak moje buty, które też już prawie są suche, no ale jazda w mokrych skarpetkach i w mokrych butach na pewno by groziła obtarciami. A w ten sposób może za jakieś 2-3 godziny uda mi się już komfortowo jechać dalej. Teraz jadę już bardziej ruchliwą drogą, tutaj w stronę Cisnej, na wschód. Będę miał troszeczkę więcej samochodów. Ta droga nie jest jakaś bardzo stroma, ruch właściwie żaden, słońce coraz bardziej grzeje, ale nie jest dzisiaj jakoś bardzo uciążliwe. A później na pewno będzie troszeczkę cieplej, ale liczę na to, że już będę zjeżdżał z przełęczy Roztoki
na słowacką stronę w kierunku jeziora Starina, no bo to jest główny dzisiejszy cel mojej wyprawy. Tam sobie chwilkę odpocznę, a potem będę już po słowackich drogach kierował się na zachód i wracał przez Medzilaborce, które też już odwiedzałem kilka lat temu, więc też miejsce mi znane. I potem już pod górę będzie ostatni długi podjazd, będę kręcił w stronę polskiej granicy. Szczerbanówkę mam już po lewej stronie, ale nie widać jej oczywiście, bo jest w lesie i lekko oddalona od drogi. A po prawej stronie góra Przysłup, a za chwilę będę już przy wieży widokowej. No i tam zrobię chyba jakiś dłuższy pit stop, bo trzeba coś zjeść. Dojechałem na wieżę na Szczerbanówce. Bardzo fajne miejsce. Za chwilę wejdę na wieżę i popodziwiam trochę widoki. Potem coś szybko zjem i będę już zjeżdżał w stronę Cisnej. Chociaż samej Cisnej nie będę odwiedzał, tylko będę już piął się w górę na przełęcz na granicę polsko-słowacką. A teraz będzie coś, co rowerowe tygrysy lubią najbardziej. Ładny zjazd spod tej wieży, bardzo relaksujący. Teraz przez Żubracze już przejechałem i udaję się w stronę słowacko-polskiej granicy. Jadę teraz przez małą wioskę Liszna w stronę słowackiej granicy. Przede mną około 4 km wspinaczki. Na razie jest dość spokojnie, ale końcówka na pewno będzie trudna, ale później z słowackiej granicy na Ruskim Sedle, czyli przełęczy nad Górnymi Roztokami, będę zjeżdżał w stronę pięknego słowackiego jeziora Starina. Nawierzchnia w złym stanie technicznym. Na szczęście gravelowi to nie przeszkadza. No jest ciężko, tak jak sądziłem, ale nie jakoś dramatycznie. Droga, pomimo tego, że było ostrzeżenie, że jest w kiepskim stanie, ona gravel nie stanowi problemu. Tym bardziej, kiedy jedziemy pod górę, albo z góry trzeba by troszkę uważać bardziej. No i teraz 7% mi tutaj Garmin pokazuje i jeszcze około kilometra takiego podjazdu. Wiatę mam tutaj, na chwilę się zatrzymam, spróbuję ubrać moje skarpetki, bo chyba już zupełnie wyschły. No i wreszcie w obuwiu i skarpetach jak należy, więc mam nadzieję, że już żadnego brodu dzisiaj nie będę musiał pokonywać. Teraz mi zostało około 900 metrów do przejścia granicznego. No i potem już będę kręcił w stronę pięknego zalewu Starina. No dość spokojny ten podjazd tutaj na samym końcu. Sądziłem, że będzie bardziej ostro. No ale jak widzicie, bardzo, bardzo spokojnie do wyjechania. Droga bardzo dobra, nie wiem czemu tam straszyli, że nawierzchnia w złym stanie. Moim zdaniem jest ok. A jeszcze 500 metrów i będę na przełęczy.
Zobaczcie, jaki piękny widok z Przełęczy nad Roztokami Górnymi, czyli z Ruskiego Sedla. Wyszedłem nawet na niewielką wieżę, skąd mam właśnie taki piękny widok. No ale nie rozgaszczam się tutaj za długo, bo teraz tymi krótkimi serpentynkami będę miał w dół, aż do jeziora Starina. Tam na pewno będę cieszył oko fantastycznym widokiem na jezioro i na Bukowskie Wrchy. No tutaj troszeczkę trzeba zwolnić niestety. Ta pieśnia nie pozwala na to, żeby się bardziej rozpędzić. Szutry premium to nie są. Trzeba się trochę tutaj wysilić, mimo że jest w dół. Droga trochę męcząca, ale tutaj już widzę się kończy. Fantastyczny zjazd z Przełęczy pod Roztokami, czyli z Ruskiego Sedla. Teraz w stronę Stariny. Widzieliście, jakie piękne, malownicze miejsca, więc gorąco Wam tę trasę polecam. A ja za chwilę już dojadę do tego zbiornika wodnego. Tam na pewno dłuższą chwilę trzeba będzie odpocząć. Lekki podjazd zaraz przed samym zbiornikiem, ale za chwilkę będę już odpoczywał nad brzegami pięknego zalewu Starina. No nie będzie mi, słuchajcie, dane odpocząć w miejscu, gdzie planowałem, tutaj nad zbiornikiem Starina. Tam za mną widzicie taki piękny cypelek, który wychodzi w wodę. Myślałem, że tam podjadę i tam sobie z pół godziny odpocznę i odprężę się po tym fantastycznym skądinąd zjeździe.
Ale jak widzicie, są barierki, nie da się tam wejść. Zastanawiałem się dlaczego, ale z tablicy tutaj doczytałem, że jest to ujęcie wody pitnej dla pobliskiej okolicy, więc wstęp jest wzbroniony. Nie chcę łamać przepisów, nie chcę tą dziurą tutaj na dole wchodzić, bo mógłbym uszkodzić rower. Sam nie wiem, czy bym się przecisnął. Więc nie skorzystam z tego fantastycznego cypelka, tylko muszę podjechać dalej i dojechać do zapory. Może nad tą zaporą będzie jakieś miejsce, żeby odpocząć. Znalazłem fajne miejsce, pomimo zakazu wstępu, tutaj od drogi jest jakieś 30 metrów. Mam piękne miejsce w cieniu, z fantastycznym widokiem i na zaporę, i na fragment jeziora Starina, więc chwila przerwy tutaj. Udało się odpocząć nad pięknym jeziorem Starina. Wprawdzie w miejscu chyba nie bardzo dozwolonym, ale jak widzę, inni też tutaj z tego miejsca korzystają, więc jest ono oddalone ledwie 30 metrów od głównej drogi, więc gdybyście jechali, możecie, myślę, śmiało tutaj odbić z tej drogi, zejść na chwilę. Nikomu tym krzywdy nie zrobicie, a jest fantastyczne miejsce zacienione z pięknym widokiem na zaporę. Więc ja teraz już nad tą zaporę podjeżdżać nie będę, tylko kieruję się już w stronę Medzilaborców powoli. No i będę już wracał, bo półmetek za mną. Teraz Śnina przede mną i około 10 km zjazdu takiego delikatnego, a potem będziemy się lekko wspinać do Medzilaborców. Mogłoby to słońce trochę zajść, bo jak się tak podjeżdża, to naprawdę przeszkadza. Ale lepiej słońce niż deszcz. Tutaj zaraz będę miał w dół. No i 15 km do Medzilaborców takimi właśnie drogami. Kolejny z podjazdów już przed Medzilaborcami. Chyba jeszcze jeden oprócz tego będę miał. No ale potem już tylko jeden mi zostanie przed Radoszycami, ale ten już będzie bardzo hardkorowy. Więc w Medzilaborcach na pewno będę musiał solidnie odpocząć. Ale trzeba przyznać, że te drogi Słowacy mają tutaj bardzo urocze.
ładnie się wijące, z dobrą nawierzchnią, chociaż nie zawsze, przede wszystkim z niewielkim ruchem, więc już choćby dlatego warto od czasu do czasu na Słowację się wybrać. Tutaj w Medzilaborcach polecam Wam Muzeum Andy'ego Warhola, tutaj po prawej mojej stronie widzę, że jest w remoncie, więc w tym sezonie raczej go nie odwiedzicie. A ta droga, którą za chwilę będę się wspinał, to jedna z piękniejszych dróg, jeden z piękniejszych zjazdów. Zresztą w podsumowaniu sezonu 22 umieściłem go nawet jako jeden z pięciu najlepszych, które wtedy zaliczyłem. No ale to było w drugą stronę. Jest i podjazd. Garmin mi tutaj sygnalizuje, że około 4 km podjazdu przede mną. No nie jest to zaskoczeniem, bo od samego początku wiedziałem, że tak będzie. Więc trzeba się teraz spiąć i wykrzesać ostatnie siły na ten ciężki podjazd. No nie ma, zmiłuj się. Cały czas w górę. Ale ciekawym jest fakt, że nie widzę tutaj w ogóle żadnego ruchu. Przejechało może ze dwa samochody. I to polskie, wracające tutaj od słowackiej strony. A poza tym puściutko. Więc i dlatego też warto tutaj na słowackie drogi wyruszyć. Widzę już granicę państwa, więc od razu się poczuję bardziej swojsko, jak tylko przekraczę granicę, a dodatkowo będę miał piękny zjazd w stronę Komańczy. Granica państwa już przede mną, więc za chwilę będę miał ostatni odcinek, czyli bardzo przyjemny i odprężający zjazd do Komańczy przez Radoszyce. A podsumowując dzisiejszą pętlę, trasa niełatwa, ale bardzo satysfakcjonująca, więc gorąco Wam polecam zarówno ten odcinek polski tutaj po Bieszczadach, jak i ten słowacki po Mukowskich Wrchach. Jeśli byliście już w tych regionie, to koniecznie napiszcie w komentarzach. A ja pozdrawiam Was bardzo gorąco, nie zapomnijcie o komentarzach pod filmem. Kciuki w górę, jak zawsze bardzo mile widziane. Do następnego razu. Cześć!